Prognoza na najbliższe dni zapowiada się optymistycznie. Wreszcie parasole na dłużej będzie można schować do szafy i przy okazji wyciągnąć nieco lżejsze ubrania. Dobry wieczór, Małgorzata Rumszek. Oto szczegóły prognozy. Początkowo nad Pomorzem Gdańskim i Południowym Bałtykiem pogodę kształtować będzie płytki i wypełniający się niż centrum w rejonie Łotwy z chłodnym frontem atmosferycznym. Za frontem z północy napłynęła świeża porcja chłodnego powietrza znad Skandynawii. W ciągu kolejnej doby po tym układzie obniżonego ciśnienia nie będzie już prawie śladu. Zatem nad Zatoką Botnicką umacnia się i rozbudowuje wyż, który w kolejnych dniach będzie głównym ośrodkiem odpowiedzialnym za pogodę w Europie Centralnej, w tym także nad Polską. Zacznie on sprowadzać ze wschodu w kolejnych dniach nieco cieplejsze i suche powietrze polarno-kontynentalne, które przyniesie pogodną i umiarkowanie ciepłą aurę. Noc będzie pochmurna. Początkowo możliwe jeszcze opady deszczu i burze, wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany. Temperatura od 9 do maksymalnie 12 stopni nad samym morzem. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1018 hektopaskali i rośnie, co zwiastuje poprawę pogody. Jutro chmur będzie ubywać, nie będzie już padać. Podmuchy wiatru będą tylko delikatne. Będzie już cieplej, od 16 do maksymalnie 19, a nawet 20 stopni w okolicach Kwidzyna i Człuchowa. Ciśnienie będzie wysokie i będzie się wahać. Na Bałtyku w nocy wiatr wschodni do południowo-wschodniego. Wiatr będzie do 6 stopni w skali Beauforta. Jutro wiatr południowo-wschodni, następnie wschodni, będzie coraz słabszy. Minimalna prędkość to 3 stopnie w skali Beauforta. Dziękuję za uwagę. Życzę Państwu spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.